Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale APG Studio i kolejna seria ćwiczeń wyszczuplających. Znowu to jest ta część ciała, z którą my najwięcej walczymy. Nie ta górna część, tylko ta dolna najczęściej. Jeżeli potrzebujecie na górną, dajcie mi znać, zrobię też na górną, ale wiem, że większość Was jednak tutaj cały czas myśli o tych biodrach, wewnętrznej części uda. Jak te uda, jak te nogi wyszczuplić, jak tutaj tą pośladek i tylną część nogi ładnie wyrzeźbić. Także robimy dzisiaj drugi filmik z serii ćwiczenia wyszczuplające na właśnie uda, pośladki i wewnętrzną część nóg. Zapraszam serdecznie. Właśnie tą część, tutaj biodra, uda i pośladki. Najważniejsze jest, żeby zacząć prawidłowo, czyli lekka rozgrzewka tutaj na nasze mięśnie i stawy. Pamiętacie, kolana, biodra, szczególnie biodra, to jest taki staw, który musi być przygotowany, zanim zaczniemy robić jakiekolwiek ćwiczenia. Najważniejsze właśnie to jest nasze bezpieczeństwo, żebyśmy sobie tam po drodze nic nie uszkodzili, bo jak coś naderwiemy albo zacznie boleć nas kolano, nie będziecie w stanie ćwiczyć. I koniec. Nic się tu więcej nie da zrobić, także tutaj moja prewencja, żebyśmy mogli ćwiczyć przez długie lata. Słuchajcie, ja już ćwiczę 20. Więcej nawet niż 20. Teraz powiedziałam, jaka stara jestem. Pamiętajcie, nie krzyżujemy, tylko można trzymać właśnie ręce z tyłu, żeby ten ruch był tylko do góry. Staramy się dosięgnąć do ręki, kopnąć tą rękę, może. Że nie dzisiaj, nie przejmujcie się, to co jest, to co próbujemy zrobić, ale niekoniecznie dzisiaj. I teraz kolano. Nie skręcamy, nie krzyżujemy, możemy skręcić górną część ciała. Pracujemy wtedy tutaj naszymi mięśniami brzucha, szczególnie te boczne mięśnie. Przy każdym skręcie super ćwiczenia na ładną, szczupłą talię. Widzicie, w czasie rozgrzewki już tutaj pracuje większa część Waszego ciała. Oddychamy, pamiętajcie, wdech, powolny wydech. Czy przez nos, czy przez usta, to już tam indywidualna sprawa. Wiadomo, wdech raczej przez nos, bo to nasz filtr. Wydech może być przez nos, może być przez usta. Raczej przy bardzo intensywnych ćwiczeniach łatwiej skontrolować oddech, go spowolnić, jeżeli jest wydech przez usta. Ale jak Wam jest łatwiej oddychać przez nos, to już jest indywidualna sprawa. Jeżeli mnie pytacie, no to ja staram się raczej wdech przez nos, wydech przez usta. Teraz kolana wyżej. Jeżeli nie jesteście w stanie tak wysoko ich unieść, to po prostu kontynuujemy dalej. Ręka na kolanie, przeciwna ręka, przeciwna noga. Jeżeli jesteście w stanie wyżej, no to robimy. Barki rozluźnione. Tu, żeby uaktywnić mięśnie brzucha, oddech musi być trochę szybszy. Wdech, wydech. Wdech na środku, wydech, noga do góry. Jeszcze 3 razy. 2. 1. I teraz prawa noga, lewa ręka. Przeciwna strona. Kolana mogą być ugięte, zarówno nogi, na której stoicie, którą unosicie. To jest nasza rozgrzewka. Wdech, wydech. Przy wydechu łatwiej jest ściągnąć mięśnie brzucha. Może jeszcze 3 razy. 3, 2,
Super. No to zaczynajmy. Uda. Dzisiaj trochę też na przód i na tył. Zaczynamy na kolanach. Prawa noga do przodu. Gdzie ją postawić? Tak, żeby tu mieć kąt 90 stopni. Żeby kolano było w linii bezpośrednio nad kostką. To samo tu, w lewej. Teraz palce lewej stopy. Wdech, to jest wasza pozycja wyjściowa. I przy wydechu unosimy do góry, ale pochylamy się tylko górna część ciała. Biodra są w tej samej pozycji, żebyście się nie pochylały całe, bo wtedy zmienicie ułożenie tego kolana. To jest tylko górna część ciała. To jest nasze przygotowanie później już do wykroku z sylwetką wyprostowaną. Także to jest nasz pierwszy krok do tak zwanych lunges position, pozycji, ale na razie ze skłonem do przodu, ale biodra w tej samej linii, to jest ważne, nie przechylamy się. Ja też robiłam to ćwiczenie zawsze źle, kolana mnie bolały, nie wiedziałam czemu. Nic mi się tu nie zmieniało w tej nocy, bo co? Bo ruch był taki. Do przodu i do tyłu. Tu pracowałam tym kolanem. My musimy czuć tą nogę, tą lewą nogę, a nie tą prawą. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Znowu, jeżeli macie problem z równowagą, to krzesło, stół, ściana z waszej strony. 5, 4, 3, 2, 1. Schodzimy na dół. Aha, czujecie? Jest duża grupa mięśni. Trzeba ją rozruszać, żeby się coś tutaj zmieniło, wyrzeźbić. Znowu kąt 90 stopni. Ściągamy pośladek tylnej nogi zawsze. I palce. Uginamy palce. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Powoli kontrolujemy zarówno w dół i na i do góry. Na początku możecie oczywiście te kolano oprzeć na podłodze, ale z czasem, jak już mięśnie będą silniejsze, to próbujemy te kolano trzymać uniesione. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Pięknie. Może 5, 4, 3, 2, 1. Rozciągamy te mięśnie teraz. Siadamy na kolanach. Jeżeli macie problemy, to jest za dużo na wasze stawy, kostki bolą, kolana bolą. Można użyć bloków, jeżeli macie. W moim wideo znajdziecie link, gdzie można je kupić. Może być koc, poduszka, cokolwiek. To jest nasze pierwsze ćwiczenie, tutaj rozciągające mięśnie ud. Pracowały teraz, cały czas były właśnie przykurczone. Musimy je trochę porozciągać. Jak je rozciągamy, to zróbmy sobie coś na talię. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Nie będziemy marnować czasu. Ale rozciąganie też jest ważne, żeby te mięśnie właśnie miały czas na odpoczynek i potem na odpowiednią regenerację. 5, starajcie się, żeby barki, łokieć były ugięte, rozluźnione. 4, 3, 2, 1. No, teraz w lewo. To samo, jak tutaj będziecie trzymać, to ramię wyprostowane. Nie będziemy rozciągać, nie będziemy tutaj rzeźbić talii. Muszą być ugięte. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Pięć, cztery, trzy, dwa,
partię żeśmy zrobiły. Zrobiłyśmy na boczną część brzucha. Zróbmy teraz na wewnętrzną, zewnętrzną ud. Ta problematyczna strefa dla większości z nas. Jak tu pracować? Pamiętacie z pierwszego filmiku? Pozycja wyjściowa, jak głowa w linii z kręgosłupem, wasza szyja, jak tutaj górna część ciała. Pamiętacie, zawsze staramy się, myślę, że odpychamy się od podłogi. To jest ta różnica, czy mięśnie są uaktywnione, teraz są rozluźnione totalnie, czy one są wszystkie tam, gdzie powinny być. Mocne i pod kontrolą. Nogi razem, stopy razem. I staramy się, znowu bez przechylania, jeżeli unosicie lewe na zewnątrz, lewą nogę, to nie przechylamy się w prawo. Bo tracimy całe te korzyści z ćwiczenia. Wdech, wydech na zewnątrz. Znowu nieważne jak wysoko, najważniejsze, żeby się wasza sylwetka nie zmieniała, nie ruszała. To jest tylko ruch nogi z biodra. To wszystko. Będziecie czuły nogę i znowu tutaj boczne mięśnie z lewej strony brzucha. Wdech na dół, wydech do góry. Wdech, wydech, wdech, wydech. Pamiętajcie, robicie na tyle, na ile jesteście w stanie kontrolować ten ruch unoszenia i zarówno opuszczania nogi powoli. Nie zmieniacie sylwetki. Technika jest dalej prawidłowa. Jeżeli już czujecie, już więcej nie dam, to jest prosty sygnał. Zróbcie przerwę. Czekajcie, aż zmienimy stronę. Jeśli ktoś jest dalej ze mną, to zróbmy jeszcze 3 razy. 3, 2 i 1. Prawa noga. Znowu sprawdzamy, jak mięśnie karku, szyi, klatka piersiowa, czy mięśnie brzucha są wciągnięte, czy tutaj ten odcinek lędźwiowy jest wyprostowany, paski. Stopy razem, ręce na szerokość bioder, stopy razem teraz, bo jeżeli macie stopy na szerokość bioder, to będziecie się przechylać w lewo teraz, czyli ten środek ciężkości jest bardziej między waszymi rękami, na środku bioder. Czyli teraz jesteśmy w stanie trzymać tą samą pozycję, nie przechylając się w lewo przy unoszeniu prawej nogi. Wdech, wydech do góry. Wdech, wydech. Pamiętajcie, nie machamy w ten sposób, tylko czujemy, że mamy kontrolę. Przy uniesieniu do góry na krótką chwilkę zatrzymujemy ruch u góry i na dół. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Oczywiście wy możecie tą nogę opuścić później, jak już będzie to ćwiczenie łatwiejsze, to żeby je znowu trochę utrudnić, żeby wasze mięśnie znowu pobudzić do większej akcji, kolano jest nad podłogą. Kto jest jeszcze ze mną? Ile damy jeszcze razy zrobić? 5? 4 może? 4? 3? Wdech na dół. Wydech. 2? Wdech, wydech, 1. Będziecie czuli też biodro, zewnętrzna, wewnętrzna część uda, jak i właśnie mięśnie boczne brzucha. Porozciągajmy teraz te mięśnie. Zaczynamy na czworaka. Lewe kolano za lewą ręką, prawe przesuwamy do tyłu. Tu będziemy czuli rozciąganie. Zarówno jak przód waszej prawej nogi. Jeżeli jest za mocno, no to znowu przesuwamy tą prawą nogę bardziej do przodu. Sprawdzamy, czy jesteśmy w stanie usiąść na tym kolanie, na tej pięcie, czy musimy zostać trochę wyżej. Tu rozciągamy ten mięśnie teraz. Wszystkie mięśnie pracują, czyli prawa noga, stopę dociskamy do podłogi, żeby unieść kolano. I ściągamy mięśnie pośladka. I trzymamy. Możemy lekko kołysać biodrami. Wdech,
na lewo, wydech na prawo. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Trzy, dwa i jeden. Dobrze, zwinniamy nogę. Pokażę znowu z tej strony. Prawa za prawą ręką, lewa. Tu kontrolujemy, jak nisko jesteśmy w stanie zejść z biodrami. Czujemy wygodną pozycję. Czujemy, że się mięśnie rozciągają, ale jesteśmy w stanie w tej pozycji pozostać przez jakiś czas. Lewa noga, stopa do podłogi, żeby unieść kolano i ściągamy pośladek z lewej. I znowu możemy, nie musimy. Jeżeli to rozciąganie jest na tyle intensywne, to nie musimy tutaj kołysać tym biodrami. Wdech na prawo, wydech na lewo. Przy wdechu, kiedy się kołyszymy na prawo, rozluźniamy lekko to rozciąganie przy wydechu. Kiedy kołyszymy w lewą stronę, będziemy czuli więcej rozciągania. Będzie to bardziej intensywne. Trzy, dwa i jeden. Super. Wróćmy do pozycji stojącej. Będziemy robić przysiady. Zacznijmy ze stopami szeroko, nawet na szerokość Waszych barków. I stopy. Zacznijmy ze stopami na zewnątrz. Czyli nasze nogi są skręcone, skierowane na zewnątrz. Zarówno stopy, jak i kolana. Tutaj razem wszystko pracuje od bioder. I ręce przed sobą. Zginamy się w biodrach, zginamy kolana. Tak jakbyście chciały usiąść na krześle. Co tu teraz obserwujemy? To już kilka ważnych rzeczy, żeby to ćwiczenie miało sens. Żeby wyrzeźbiło Wam uda, pośladki. Zewnętrzną, wewnętrzną część Waszych nóg, Waszych ud. Co tu jest ważne? Idziemy na dół z bioder do momentu, kiedy pięty są na podłodze. Jeżeli będziecie czuć, że je unosicie, nie idziemy niżej z biodrami. Muszą zostać w tej pozycji, dopóki pięty są na podłodze. Druga ważna rzecz, czy ten ruch najpierw jest z bioder, a potem nagle pochylamy się do przodu. Nam nic tu nie da. Nie chodzi o to, żeby zejść jak najniżej, jest, żeby uruchomić mięśnie w taki sposób, prawidłową techniką, żeby je wyrzeźbić, żeby je wyszczuplić. Te Wasze nogi, biodra. Wdech, jak widzicie, kolana mam lekko ugięte i wydech. Trzecia ważna rzecz. Gdzie są Wasze kolana? Tego unikamy jak ognia. To jeżeli zauważycie, o kurczę, te kolana są tu, to musicie o tym, to jest Wasza najważniejsza rzecz, żeby te kolana prowadzić na zewnątrz. Cały czas. To jest prosta droga do uszkodzenia stawów kolanowych. Naprawdę, uwierzcie mi. Jak stopy są na zewnątrz, palce są na zewnątrz, kolana muszą być na zewnątrz. Od tego zaczynamy. Później, jeżeli mięśnie będą mocniejsze, będzie w stanie zejść niżej z bioder, nie z klatki piersiowej, trzymając znowu pięty na podłodze. Zamiast stopy na zewnątrz możemy je dać do przodu. Ale na razie robimy na zewnątrz i kolana muszą być na zewnątrz. Wdech. I wydech. Ile jeszcze zrobimy? 10? Zróbcie tyle, na ile jesteście w stanie swobodnie wrócić do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeśli jeszcze ktoś jest ze mną, zróbmy 3. Razem 3, 2 i 1. Dobrze, połóżmy się na brzuchu, żeby znowu porozciągać nasze uda.
Kładziemy się na brzuchu, dłonie razem przed sobą. Możemy położyć brodę albo czoło oprzeć na dłoniach. Mięśnie pośladków obowiązkowo ściągnięte teraz. Jak to zrobić, jeżeli nie wiecie? Pomyślcie, że próbujecie docisnąć biodra do podłogi. Tak prosto jest uruchomić te mięśnie. Pamiętacie z pierwszego filmiku, jeżeli one na razie nie czujecie różnicy, nieważne, one działają. Przyjdzie z czasem czucie tej kontroli. I uginamy lewą nogę bez unoszenia tych bioder. Ten pośladek lewy musi teraz mocno pracować. Tu mamy więcej rzeczy się dzieje. Korzystamy z każdej sekundy, bo rozciągamy mięśnie uda, które przed chwilą pracowało ciężko przy tych przysiadach, ale tu rzeźbimy pośladek i tylną część nogi. Wdech i wydech. Wdech. Ale znowu, mięśnie muszą być aktywne. Czyli cały czas próbujemy docisnąć biodra do podłogi i piętę do siebie razem. Prawa noga wyprostowana, no na razie może być lekko rozluźniona, ale jeżeli ktoś z Was chce tutaj też pracować prawą nogą, to znowu dociskamy, tak jak w poprzednim rozciąganiu, piętę do podłogi, żeby te kolano unieść od podłogi. I te mięśnie pracują jeszcze. Wdech, noga wyprostowana i wydech. Na początku możecie tę nogę rozluźnić na podłodze, potem za parę tygodni możecie próbować z nogą lekko uniesioną nad podłogą. Ale pamiętajcie, małymi krokami, ale z pełną konsekwencją. To jest najważniejsze. Nie robimy od razu wszystko na hura, małymi kroczkami do wielkiego sukcesu. Może jeszcze ze dwa razy ktoś ze mną zrobi. Dwa. I ostatni na lewą nogę. Teraz prawa. Wdech, wydech. Wdech, wydech. I zaobserwujecie, jedna noga. Dużo łatwiej tą nogę unieść, zgiąć. Ta pięta jest nawet bliżej Waszego pośladka. Zawsze jedna strona jest mocniejsza, druga jest bardziej rozciągnięta. Zależy, którą stronę bardziej używacie. Czasami osoby leworęczne mają całą lewą stronę mocniejszą. Prawa jest wtedy bardziej rozciągnięta, a czasami jest zmiksowane. Ktoś jest praworęczny, czyli ta prawa strona, górna część ciała jest mocna, ale na przykład lewa dolna jest mocniejsza, na przykład prawe biodro jest bardziej rozciągnięte, czyli też tutaj nie ma reguły. Wdech i wydech. Kto jeszcze ze mną robi? Super. I trzy. I dwa. Wdech na dół, wydech do góry. Aha, porozciągałyśmy przód. Teraz znowu czujemy tu mięśnie. Super. Na przedramionach wyciągamy. Unosimy biodra do góry i powoli do pozycji dziecka. Rozciągamy teraz pośladki, biodra i dolną część kręgosłupa. To się naględziło. Krótka przerwa. Pamiętajcie, zawsze pijcie wodę. Ja robię przerwę, ale jeżeli potrzebujecie więcej, na dwa łyki dosłownie, nie ma sprawy. Wykorzystujemy każdą chwilę, żeby tą wodę czy herbatę powoli pić. Dobrze. To połóżmy się teraz na jednej stronie. To też super efektywne ćwiczenie, jeżeli robimy je prawidłowo. Słuchajcie, wszystko to nie jest 100 powtórzeń każdego dnia. To wystarczy 5, ale prawidłowo, na przykład co 3 dni. Plus dieta. Ale najważniejsze jeszcze, czy robicie to ćwiczenie właściwie, czy uaktywniacie właściwe mięśnie. Znowu, z mojego własnego doświadczenia. A robiłam, tu nic się nie działa, nawet nie czułam tych mięśni, biodro mnie bolało, co jest grane. No, nie działa dla mnie. Nie działa dla nikogo, jeżeli się robi w niewłaściwie. Pierwsze co, gdzie są kolana? Musicie mieć kolana, biodra w linii z Waszymi barkami, tak mniej więcej. Jeżeli sobie wyobrażymy, że leżymy na prostej linii,
to staramy się szczególnie biodra i kolana, żeby były w tej linii. To jest pierwsza podstawowa rzecz, żeby pracować tutaj właśnie boczne mięśnie brzucha, ładna talia i potem właśnie tu udo. My dzisiaj pracujemy to właśnie udo nasze, zewnętrzne, wewnętrzna część uda, jak wyszczuplić te nogi. Czyli to jest pozycja, która przyniesie nam sukces, doprowadzi nas do sukcesu. I teraz ściągamy pośladki, żeby te biodra jeszcze bardziej do przodu. Tu nie opuszczamy, nie rozluźniamy, nie opuszczamy głowę, też to robiłam, tylko tu jest uaktywnione. Docisk znowu do podłogi, dociskamy ten łokieć i ten bark na dół, żeby te mięśnie to wszystkie uaktywnić. I co? I próbujemy unieść waszą lewą, prawą nogę. Wdech, wydech do góry, bez kolana, nie zmieniamy pozycji, kolano jest dalej skierowane w tą samą stronę, jest znowu w tej samej linii. Wdech, wydech do góry, wdech, wydech. Czyli znowu lepiej mały ruch, ale właściwie niż wysoko i z przekręconą sylwetką, bo tu nic nie zadziała. Wierzcie mi, nie zadziała. Wdech i wydech. Każdy sobie sprawdza, na jaką wysokość jest w stanie unieść tą nogę bez zmiany sylwetki. Nic więcej się nie rusza. Tylko prawa noga z biodra. To wszystko. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Będziecie czuły. Tu mięśnie, noga. Wszystko pracuje. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Jeżeli zaczniecie tu już czuć, że chcecie rozluźnić te mięśnie, robimy przerwę. Zróbcie przerwę, pijcie wodę, herbatę, co tam macie. Ale pamiętacie z pierwszego filmiku, nie przetrenowujemy naszych mięśni. Pracujemy na odpowiednim poziomie. Jeżeli ktoś jest ze mną, zróbmy jeszcze 3, 2, 1. Robię więcej, żebyście ten filmik mogły używać dłużej. Ale to nie znaczy, że musicie robić teraz wszystkie ćwiczenia i tyle samo powtórzeń ze mną. Musicie zobaczyć, jak daleko można dojść, jak można wzmocnić mięśnie. Dlatego właśnie macie opcję. To jest najważniejsze. Robicie na tyle, ile dzisiaj wasze ciało wam pozwala. Bez zmiany ułożenia bioder, tego barku, klatki piersiowej. Znowu szukamy tą linię, mięśnie pośladków ściągnięte. Cały czas, czy ta noga jest na waszej lewej, czy jest uniesiona. Pośladek prawy teraz jest ściągnięty, lewy. Masz lewy pośladek jest ściągnięty. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech. Wydech. Dobrze. Może jeszcze 3 razy. 3, 2 i 1. Jak tam czujecie mięśnie? Wszystko tutaj? Dobrze. Ułóżmy się na plecach. Pośladki. I znowu przednia część, but. Tylna także. Będziemy unosić biodra, tak jak w pierwszym filmiku. Tylko teraz z przytrzymaniem na 3, 2, 1. Pamiętajcie, ściągamy pośladki, żeby biodra wyciągnąć do góry. Pięty barki do podłogi. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Wdech. I wydech. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Na początku te ramiona wzdłuż ciała, bo one nam tu pomagają trzymać stabilną sylwetkę, szczególnie kiedy unosimy te biodra. Później, kiedy te mięśnie będą mocniejsze, spróbujcie przesunąć ramiona bardziej na zewnątrz. Jeżeli dalej ten ruch jest tylko do góry i na dół, bez żadnego takiego kołysania na boki, to już jesteście gotowe
żeby trochę więcej tutaj popracować. Znowu trochę więcej pracy dla waszych mięśni. Trudniejsze troszeczkę ćwiczenie. Następny poziom po prostu. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Dalej barki pięty do podłogi. Czujemy tu mięśnie tylne uda, pośladek, ale także i te z przodu pracują nam tu. Wdech i wydech. Co jest też istotne, szczególnie przy tym przytrzymaniu, nie wypychamy kolan nóg na zewnątrz. Staramy się trzymać tą samą odległość między kolanami. Jeżeli, rzeczywiście ja przesuwam te kolana, one się kierują na zewnątrz. Można coś tu włożyć, znowu może być blok, jeżeli macie. Zachęcam, to fajne. Będę też robić filmiki z ich użyciem, bo one naprawdę fajnie pomagają utrudnić ćwiczenie. Tutaj, żeby te mięśnie mocniej pracowały, jeżeli już są gotowe do tego. Włożyć po prostu blok i przy unoszeniu bioder ściągamy ten blok, czyli używamy nawet więcej mięśni, bo nie tylko przód i tył, ale także zewnętrzna i wewnętrzna część uda. A na dole linku w opisie tego filmiku znajdziecie linka, gdzie można takie bloki kupić i superowe ćwiczenia można z nimi robić. Bardzo, bardzo polecam. Będziemy ich używać później. Także jak chcecie, to możecie sobie już zakupić i już pracować właśnie z tymi blokami. One fajnie to korygują. Jeżeli ktoś ma tą tendencję do wypychania kolan na zewnątrz, trzymanie bloku, może być poduszka, może być koc, coś tu po prostu włożyć między te nogi, tylko stopy wtedy muszą być w takiej samej odległości jak wasze biodra, żeby właśnie tutaj pracować prawidłowo tymi mięśniami. To jeszcze jest ze mną. Możecie za dwa razy. Dwa i jeden. I rozciągamy. Tak samo znowu, tu będziemy rozciągać pośladki, biodra, odcinek lędźwiowy, ręce, albo jeżeli nie unosimy barków, głowy, to właśnie zaplatamy ramiona wokół nóg. Możemy pozostać w pozycji bez ruchu, albo tak kołyszemy się na boki. Bardzo fajne ćwiczenie tutaj na odcinek lędźwiowy, jeżeli macie jakieś dolegliwości, bóle, czasami te mięśnie są sztywne od długiego siedzenia, to jest też bardzo fajne ćwiczenie rozciągające tą część waszego ciała, zarówno jak biodra i właśnie pośladki. Górną część ciała staramy się mieć rozluźnioną. Kiedy rozciągamy jedną część, dolną albo górną, to ta przeciwna, staramy się, żeby była rozluźniona. Oddychamy teraz głęboko. To już jest nasza część zakończająca dzisiejsze ćwiczenia. Zaczynamy bardzo prosto. Nie ma tych ćwiczeń wiele. Robimy po prostu kilka ćwiczeń, więcej powtórzeń, jeżeli jesteście w stanie. Ktoś z was jeszcze ma siłę, te mięśnie się nie zmęczyły, to zróbcie ten filmik drugi raz, albo zróbcie ten filmik wcześniejszy, który robiliśmy na tą samą część ciała. Taki jest mój zamysł. Robię krótkie filmiki i wy sobie je miksujcie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zrobię jeden filmik długi i będziecie go robić tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, w pewnym momencie on już nie przyniesie żadnych efektów. Będzie efekt do pewnego momentu, potem wszystko się zatrzyma. Wasze ciało dochodzi do tak zwanego poziom adaptacji. Jeżeli robimy coś ciągle to samo, mamy te same ćwiczenia, mamy ten sam zestaw ćwiczeń i cały czas tylko z tym jednym lecimy przez miesiące, to w pewnym momencie nasze ciało jest na poziomie adaptacji i mówi: super, ja to mogę robić codziennie, już nic mięśnie nie bolą, nic się nie dzieje, bo osiągnęliśmy adaptację i nie będzie żadnych więcej efektów po tym momencie. Z reguły to jest tak do miesiąca, zależy jak często się ćwiczę. Teraz rozciągamy jeszcze tutaj pośladek, pamiętacie z pierwszego filmiku, albo stopa, albo albo noga na lewej. Tu możemy dalej, wyżej. Już z pierwszego pamiętacie, jak to się robi.
Wolałabym, żebyście robiły je przynajmniej pierwszy raz według kolejności, bo tam więcej tłumaczę i będą trudniejsze. To tak na początek. Potem, jak już zrobimy kilka takich serii, to już będziecie gotowe, żeby sobie miksować i wtedy będą też już takie bardziej zaawansowane. One wszystkie będą krótkie, właśnie dlatego, żebyście sobie miksowały. Dzisiaj sobie zrobiłam to wideo i to wideo, w sumie mi wyszło pół godziny w zupełności, wystarczy. Następnym razem zmiksujecie sobie dwa inne albo w innej kolejności. Nawet zmiana kolejności już powoduje, że wasze ciało jest zawsze, o, coś nowego. Zawsze próbujemy tutaj wprowadzić jakiś taki element zaskoczenia, że tak powiem, dla waszego ciała. Ono nie jest, a dobra, dobra, to teraz są przysiady, potem jest tamto. Już to mamy opanowane. Ja to nazywam, że doskonalamy naszą rutynę, czyli ten jeden workout. Jesteśmy coraz lepsi w tym jednym zestawie ćwiczeń. Bo nawet właśnie, jeżeli kolejność tych ćwiczeń jest taka sama, to wasze ciało jest, a dobra, już to znam, przerobiliśmy już to tyle razy, jest ok, to już wszystko jest jasne. Ale jak miksujemy te ćwiczenia, nawet robiąc dwa takie same, ale w jednym tygodniu w tej kolejności, w drugim tygodniu w tej kolejności, jest ten element zaskoczenia dla waszego organizmu. Tych filmików będzie więcej, więc będzie co miksować, będzie jak wydłużać sobie sesję. Po prostu chcę, żebyście miały większą możliwość dopasowania potem już w przyszłości zestawu ćwiczeń dla siebie. Taki jest mój zamysł, także ktoś powie, a takie krótkie, takie proste, tam 2-3 ćwiczenia, co to jest? Zrób jeszcze raz. Zrób pierwszy filmik. Zrób filmik na mięśnie brzucha. Już macie 3 zestawy, 4 zestawy, z tym to będą już 4. Czyli już tutaj można coś pokombinować. Dobrze, rozciągniemy jeszcze przednią część uda. Robiłyśmy dzisiaj ćwiczenia na tą część, także pamiętamy, robiliśmy ćwiczenie rozciągające w czasie ćwiczeń, ale to było także na rzeźbienie tylnej części nogi i pośladka. Teraz będziemy tylko rozciągać, czyli patrzymy, jak tu ciało działa. Biodro jest na podłodze. Gdzie jest ta stopa? Jeżeli nie możemy do tej stopy dosięgnąć, to nie ma sprawy, po prostu trzymamy w takiej pozycji. Albo, jeżeli jest bliżej, to łapiemy i ciągniemy, ale bez unoszenia bioder. Pośladki ściągnięte. Pośladki muszą być ściągnięte, bo wtedy wiemy, że rozciągamy przednią część uda bez unoszenia bioder, bo pośladek ściągnięty dociska biodra do podłogi. Oddychamy głęboko, powoli teraz. No i tak jak mówiłam w tym wcześniejszym filmiku, pierwszym na biodra, udaj pośladki, że nie trzeba się zamęczać, nie trzeba się forsować, torturować, żeby naprawdę osiągnąć efekty. Małymi krokami, z wielką konsekwencją dojdziemy do zamierzonego celu, ale po drodze musimy właśnie zmienić nasz tryb życia, tryb odżywiania. Jeżeli to są małe kroki, to te wasze nawyki żywieniowe też się będą zmieniały. Jeżeli zrobimy to drastycznie, waga drastycznie spada, wszyscy znają ten efekt jojo, to jest właśnie dlatego, że ten spadek wagi był w tak krótkim czasie, że te nawyki żywieniowe no nie stały się po prostu nawykami. I ludzie wracają z powrotem do punktu wyjścia. Zaczynają znowu jeść tak samo, jak jedli przed swoim planem schudnięcia. I tak skaczą z tą wagą, tam i z powrotem. A właśnie cały sukces jest w tym i cały sekret jest w tym,
że im wolniejszy jest ten progres. Ja wiem, wszyscy chcą w jak najkrótszym czasie. To się da zrobić, ale to nie jest na długo. Jak to krótko trwa, to to jest na bardzo krótko. Właśnie dlatego, że nie zmieniacie tych nawyków żywieniowych. One się nie stają waszymi nawykami żywieniowymi. One nie są częścią waszego życia, bo były na tydzień, na dwa, na trzy. I potem wracamy. Takie zrzucanie i nabieranie wagi, ten efekt jojo nie jest bezpieczny również dla waszego ciała, dla waszych organów, dla waszego żołądka, dla waszego systemu trawiennego, który w kółko skacze. Tutaj nagle jest mniej jedzenia, tu znowu jest masa tego jedzenia. Jest jeden wielki, co się dzieje. Ciało po prostu jest na ciągłym stresie. I jak to jest wolno, to się przyzwyczaja. Właśnie ten, musi nastąpić ten moment, kiedy jest tak zwana adaptacja. I od tego momentu już jest tylko z górki. Najpierw jest pod górkę. I to jest dosyć stroma, długa górka. Ale uwierzcie mi, jak wejdziemy na tą górę razem, to już z niej będziemy schodzić tak samo wolno. Nie będziemy mieli tego efektu jojo. Dobrze. To tyle na dzisiaj. Dzisiaj było więcej na uda, ale tą przednią i tylną część, wcześniejsze było na zewnętrzną. W następnym filmiku znowu następne ćwiczenia na mięśnie brzucha, na talię, na płaski brzuch. Będziemy tu znowu pracować. I będziecie już miały co miksować. Słuchajcie, ćwiczcie za 3 dni, 2 dni sobie zostawcie. Zróbcie te ćwiczenia rozciągające na koniec, jutro i pojutrze. Za 3 dni od dzisiaj dajcie mi znać na tym filmiku, jak się czujecie i ja Was pokieruję, co ewentualnie możecie znowu zrobić, jaki zestaw ćwiczeń. Polecę Wam 1, 2 albo 3, albo którąś z ćwiczeń rozciągających właśnie, bo być może jeszcze Wasze ciało nie jest gotowe do następnej sesji tego typu jak dzisiaj. Powoli budujemy każdy indywidualnie swój własny program ćwiczeń. Razem to zrobimy. Słuchajcie, damy radę. Pozytywnie, do przodu, z kciukami do góry. Żegnam Was bardzo serdecznie i bądźcie ze mną na następny filmik. Znowu talia i płaski brzuch. Zapraszam za tydzień, dziewczyny. Trzymajcie się.